Siemka, pan tata z tej strony. O kurde, miałem nie nagrywać, ale dobra, bo nie wszystko ja nagrywam, ale dzisiaj nagram. Poszłem zobaczyć sobie na do lasu, tak szybki. Powiem wam tak, mam takie zajączki dwa i ładnego gniewuska. Kapelusz mi się urwał. Powiem wam, nie mam gdzie tego dawać w sumie. Ale oto jest kapelusz z niego. Ładny, ładny. Grzybków nie ma. Ludzi na pewno full chodziło, bo widziałem, że wszystko jest wydeptane. No i co? Śmieciuchy mam w koszyku, widzicie? No i worek. Oczywiście też pół worka. Tu mam takie puchy. To jest chyba aluminium. Ktoś mi tam kiedyś mówił, żeby tego nie wyrzucać. Golonka tu pisze jakieś. Dwie takie puchy mam. I teraz jeszcze mam. Co mam? Taką butlę mam. Ja ją zostawię. Może ktoś tam chciał, on zbiera. Nie, już nie pamiętam. Taką sklerozę. Tu matek. Nie ma tej końcówki na tej butelce, ale to jest ta taka z tych starych. Ładna. Taki kolor. Ja ją zostawię. Tak, po tej tą butelkę po tej śmietanie taką zieloną, co tam mam, też zostawiłem. Bo później na wizytę ktoś się zgłosi po to. Powiem, że zbierają ludzie te buteleczki. A ja idę. No co, dalej pozbieramy trochę śmieciuchów. Tu jeszcze mam trochę miejsca. Mówię, dobra. Robimy filmik, bo chodzi mi o tą butelkę, żeby to... To tu jest jakieś szkło, widzę. Roztrzaskane. O, Boże. Naprawdę. Coraz więcej ludzi, wam powiem, chodzi po lesie. Już śmieciuchów się zbiera powoli, także muszę to nadrabiać. Bo też chodzę na grzyby i nie zbieram. Czasami zbieram, czasami nie. I takie robię wypady. Dopiero znowu się za... Cały czas będę się angażował oczywiście w to, ale najwięcej na jesień, jak to wszystko pójdzie z tego lasu. Te pseudogrzybiarze i inni pseudoturyści i pseudosportowcy. Dobra, ja sobie tutaj teraz idę. Powiem wam, że to już mam ciężkie, ten koszyk, bo jest pełny tych puszek aluminiowych. Amelinium. Zobaczymy, czy tu nie ma grzybka jakiegoś. Ha. Nie ma. Tu purchawki. No nie ma grzybów. Ale wiecie co? Jest plastik. Jest torba. Czyli co? Jest dobra ta torba w ogóle. Jakaś mokra. Czyli las mi mówi, że mam więcej tego syfu. Tego lasu wynieść. Jak trafiam na takie kurde w pajęczyny wlazłem. Dobra. Tu nie ma nic w tej reklamówce. Ale wezmę. Najwyżej będę miał cię zbierać jeszcze. No ale ja muszę z tym do domu iść, bo autkiem akurat nie przyjechałem. Tam jest jakiś śmieciuch. Co to jest w ogóle? Zobaczyć. Rękawiczka. Wiecie co? Nawet rękawiczek zapomniałem. Samochodów. Zostały w samochodzie. Ja dzisiaj autkiem nie jestem. No trudno. Jakoś dezynfekcja będzie w domu i tyle. Przeżyję jakoś, myślę. Nie wiem, ale damy radę jakoś. O, idziemy tu. Poszukamy tych śmieciuchów jeszcze. Może jeszcze jeden grzybek się trafi. To by było na kolacyjkę. Tu jest jakieś butelka leży. Co to za butla jest? Z czego? Żuber. Żuber buber. I tu jeszcze
Jest buteleczka. Taka malutka. Nie, tu już mindze wejdzie. Dobra, na razie to mam na ramieniu. Będziemy zobaczyć, co tu coś się nie wykluło. Prawie. Chyba nie. Jakieś śmieciuchy. Śmieciuchy. Zapraszam do mojej reklamóweczki nowej. Na razie nic nie widzę. Dwa papiery były. No tu dobrze, dobrze. Tak trzymać. Oby tak dalej. O, widzę coś. O kurde. Coś mi po szyi chodzi. Widzę tutaj. 7 groszy flamingowe. Flaming. Pozdrowionka. Bo ostatni mówiłeś, że 7 groszy. No to jak 7 groszy, to premię mam. Już jestem zadowolony. Mam premię. Dobra. Damy to do tej reklamówki, bo już nie wiem, gdzie to mam w sumie. Dobra, wejdę tu sobie w te krzaki. Jeszcze tu poszukamy jakichś śmieciuchów. To teraz pauzuję. Jeszcze tu. Teraz wyszłem z lasu. Wszedłem na taką łąkę. I sprawdzę sobie, czy nie ma maślaków, ale po drodze widzę oczywiście śmieciuchy. Dobra, w domu to będę rozkminiał. Te koreczki, to wszystko. Teraz nie dam rady. Tu widzę śmieciuchów, a śmieciuchów. Nie wiem, o co tu chodzi z tymi śmieciuchami. Skąd to się tu tego wzięło? Patrzcie, jakie ładne tu choiny stoją. Zawsze było dużo maślaków pod tym. No, ale jak na razie to tu jest najwięcej o, brudu. Widzicie? Co to ma być? Wór. To sobie wór. O, proszę. Łopatka. Ja cię kręcę. Butela. Proszę, tu, tu i tu. Oj, co jest? Kurde. Jeszcze tu jest. Ares. Ares ma dość. Zresztą ja też. Siedzi w tych trawach. Zobaczymy pod paru choinkami, czy tam nie ma. Tu jeszcze tą butlę musimy. Dobra, pakujemy to. A tak to jest tymi ludziskami, co przychodzą śmieci wywalać do lasu. Ludzie tu zbierają potem. Nawet widzicie, łopatka od dziecka. Coś dziecko by się jeszcze pobawiło w piaskownicy. To do lasów to wywali. O, Boże. Ja już mam praktycznie full, bo ja mam daleko do domu. Tu mam full. Gdzie w koszyku? Ale tu jeszcze coś widzę. Co tu jest? Patrzcie. Czyżby wędkarze? Widzicie, jak to jest powiązane? Wędkarstwo z lasem. O, tu jest buta, tam jest papier. Tu jest też. Proszę, to od pana wędkarza. Tu znowu wór. Ja tu jest wiele. Co tam jest? Wali to w lecie. Płakać się chce. Mam ciężki, już mi to tak. Te ramię mi odpadnie. Gdzie tam do domu? Dobra, to zapakujemy to. Tu.
Dzisiaj będzie taki krótszy film. Ja już nie mam siły chodzić. A jeszcze muszę jakoś dojść do domu. Najgorsze te butelki. Ale tak, obykle muszę się przetrzeć. Tu nie ma maślaków. Nie idę już tam dalej. Pierdziele. Nawet jakby były. Przepraszam, to już bym nie sprzątał. Znaczy, nie zbierał. No bo już. Nie chce mi się. Po prostu mi się nie chce. Odechciało mi się. Ale nie ma. Tu nie widzę. Ja bym tam dalej poszedł. Tam do góry, w te choiny. To może bym coś znalazł. Albo tu. Ale mi się tu nie chce wchodzić. Chodź, Ares. Schylać się. Widziałem tam butle już, ale następnym razem. No na pewno nie zniknie. Nie ma szans, żeby ta butla znikła. No stoli jakiś. Ale to jest ten muchomor. Chyba muchomor. I tu teraz wychodzimy sobie tą łąką. Jeszcze po drodze. Myślę, że nazbieram. Idę powoli. Ciepło mi się zrobiło. Nie mogę gonić się, bo... Ares! Chodź tu. No ja muszę dychnąć sobie. Ares! Jeszcze mam kawał taki. O, tu są fajne domki. Ale tu jest taka wolna droga. No i tu jest skrzyżowanie. Chodź tu, Ares. Jest taki ruch z wodą, jak dużo pada, to jest pełny wody. A ja teraz ściągam sobie to. Wiecie co? O, o ja. Teraz sobie muszę 5 minut odpocząć. Patrzcie. Tu mam full. Tu są te puchy. Tu jest ta flaszka. Pamiętacie, co mówiłem? No, to ja ją odkładam. Jakby ktoś był chętny, to napiszcie. Zresztą będę miał. Tu mam reklamowa. No i wór. To moje dzisiejsze grzybobranie. Dobra. To ja kończę. Będzie krótszy film. Mam tam chyba 2 zajączki, 1 gniewusek. Ale też ma dość. Jęzor wywalony. Serducho dla was. Jak się podobało, to wiecie, co macie robić. Dzięki, śliczne serducho dla was. Trzymajcie się, pa, pa.